bardzo pieśniarską piosenkę. O pieśniarzach opowiada. Ale nie tak, jak Don by chciał. No. Kiedy nam w końcu zapłacą? Biedur. Dobra, ja może poopowiadam tej piosence. Piosenka opowiada o muzykach, którzy całe życie łudzą się, że zrobią karierę wielką i żyją tymi marzeniami. Jak to jest, na początku znajdą sobie jakąś prostą robotę, żeby się utrzymać, a później zostają w tej robocie do końca swojego życia i cały czas się łudzą. Bardzo smutna piosenka. No, ale to taka jest. Pamiętacie Al-Bandi? Al-Bandi miał, został sprzedawcą butów tylko na chwilę, bo miał tylko na wakacje zostać tym sprzedawcą butów. A później został na całe życie. I ta piosenka opowiada o... Właściwie rzeczywiście ta piosenka, jest to charakterologicznie bardzo podobna piosenka o takim samym typu człowieku. Jak Al-Bandi, Al-Bandi polskiej sceny muzycznej. Jak ją zaczynamy? Ja ją zaczynam? Człowieku, nie kupuj już płyt. W knajpach nie płacą za granie. Żyje za pieniądze żony, aż wstyd. Ludzie nie czują nic, panie. Ściągają w torrent, na torrentach całe dyskografie. I nawet ich nie przesłuchują. Później idą do klubu. Do jakiegoś disco polo się wykipują. Kiedy inni biegali za mamoną i praktykami. Ja zajmowałem się szkołą cichońskiego i zagrywkami. Prawdziwa muzyka, człowieku, blues. Nie wiedzą ludzie, nie wiedzą, co tracą. Ci ludzie nie wiedzą, ci ludzie nic nie łapią. Kiedy na końcu zapłacą, kiedy zapłacą mi za te smutne wieczory na próbę. Na te wszystkie samotne dni, kiedy nam zapłacą. Kiedy zapłacą mi, bo lata mijają i dalej nic. Nie będę musiał w Kastorami pracować do końca. Barowe poznałem. Wziąłem udział w festiwalu dla dzieci i czwarte miejsce wygrałem. Powiedzieli, żebym ćwiczył, że czeka mnie wielka kariera. 20 lat minęło, a kariery jak nie ma, tak nie ma. Koledzy przychodzili na sztuk i mówili, że zagramy całkiem dobrze. Ale nie mieliśmy nawet menadżera i co najwyżej graliśmy za zwrotkę. Mówią mi, żeby zrobić, żeby się wybić, to trzeba przeprowadzić się do Warszawy, zrobić trochę lodu, bo trzeba i trzeba stać się sławnym. Kiedyś byłem w talent show poszukać szczęścia, ale jurorzy to banda dyletantów, która nie ma pojęcia. Powiedzieli, że nic nie kupają, że nic nie łapią. Ci ludzie nie wiedzą, co tracą. Kiedy na końcu zapłacą, kiedy zapłacą mi za te
mijają i dalej nic. Nie będę musiał w Castoramie pracować do końca swych. Słuchajcie, ta piosenka w ogóle powinna być grana jak We Are The World. Powinna być taka pieśniarska We Are The World, że każdy dostaje linijkę, śpiewa churalnie. Tak pompatycznie to powinno zabrzmieć, ale ja akurat jestem słaby, jeśli chodzi o pompatyczność. Ale linijka, którą teraz powiem, jest bardzo pompatyczna i bardzo wydumana. Jest to dowcip teologiczno-fizyczny. Tylko ja nie pamiętam, już odwrócić kartkę. Znajomy muzyk powiedział mi: muzyka to tylko podmuchy powietrza, co ci tak zależy? Powiedziałem mu: wiesz co, Duch Święty to też podmuchy powietrza, ale tyle ludzi niego wierzy. Kiedy raz zapłacą, kiedy zapłacą mi za te wszystkie smutne dni, za te wszystkie samotne dni. Zapłacą mi, bo lata mijają i dalej nic, i będę musiał w Castoramie pracować do końca swych dni. Dziękujemy bardzo. To było trochę nieco ciekawe. Teraz zagrałem piosenkę słynnego amerykańskiego eseistę, kompozytora i pisarza imieniem Warren Zevon. Warren Zevon zmarł